Ciekawe, ile kobiet obecnie zastanawia się, zdradza mnie czy nie. Mogłybyśmy zostać testerkami wierności. Podoba mi się to. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię. Jak wolny ptak, na cztery strony świata leć. Nie pierwszy raz, właśnie dlatego jestem wierny. Nie jestem wszystkim, czego chcę. Chcę rozwodu z orzeczeniem, mówi nie. Ty go uwiedziesz, z rozkoszą. O, nie podniosę głosu. Zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię jej. Dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać na uszy. 39% mężczyzn zdradza, a kobiet o 10% mniej. Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie. A teraz żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Mi powiedzieć, że udawałam kogoś innego, że podrywałam go na zlecenie jego żony, a nasz pocałunek był nieprawdziwy, to mam mu powiedzieć? Wspomnieni żadnych twoich słów, tylko dreszczę, ze sobą wezmę. Żegnaj, wyprowadź się z mych snów, już nigdy więcej. Boję się. Zamknęłam serce, żadnych wspomnieni. Wezwaliście mnie tutaj, jako autora broszury Kobieta potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego. Tak, coś czułem, że to.